Dojechaliśmy! Miki taki już upłakany, bo ostatnie 6 minut to było już granica możliwości tego pana. Są takie szersze? Wielkie. Trzymaj uważaj się, chłopaku. Uważaj na wodę. I nasz jest dwa, tak? Teraz Mikołaj, umówmy się, masz świetny spać, zrobię wypoczynek. A to jest ta wersja safety. Bo patrzyłem na to. Bo mają różne, bo nie też sprzedają. Możesz sobie kupić taki domek. Zajebiście, no nie? Nie bym mogła w takim mieszkać. Och, pięknie! Okej. Ten jest dużo większy. Ogromny jest! Zaraz będziemy zwiedzać! Zobacz, jaka łazienka! Nic? No super. Jest to, tak, stro, tak. Świetne okienko. Cały czas patrzę, żebym nie weszła w, to, w te drzwi tutaj. Tam jest co? Sypialnia. Sypialnia? No. Jaka fajna. Zajebiście, nie? Wolałbym nawet tutaj spać. My tu będziemy spać, czy Mikołaj tu będzie spał? Nie wiem. Ale jak Mikołaj ten, to nie potrzebuje łóżeczka. Ale jak on może spaść? Gdzie? Tu? Tu raczej nie ma szans. Ale jest cieplutko tutaj. Mały ekspres. Ekspres jest. O, dobrze. Zobacz, jak fajnie. Tu jest główna sypialnia, kochanie. Tu mamy taki stół z tyłu. Chodź tu. Jest łóżeczko do Mikołaja, jest krzesełko. No Mikołaj, ale przecież miał widok najlepszy na świecie. No! Ale ciepła podłoga. Bardzo. W ogóle bardzo ciepło. A, jesteśmy. A, jest wanna, dobra. Fajnie, super. Ale jest tu tak bardzo ciepło. No aha. Nie? A, bo tu sobie można spać na tym. Na leżaczku. Nawet jest ten do karmienia. Krzesełko. No i to to samo, co mamy w domu. Krzesełko do karmienia masz, Mikołaj. Mikołaj, o jak ty jesteś słodki tutaj. Cześć. Jest pan zadowolony? Mama bardzo. Powiem ci, że to jest olbrzymi. No. To jest większe niż pokój nasz hotelowy dzisiaj. Wczoraj. Ale to się nie umywa tam. Ale mówię większe. Nie mówię... Jest sauna. Jest sauna? Mikołaj, nie zgub się. I w ogóle sztos. Bo jest sauna tu i tu masz prysznic od razu. Uuu. Waleczki. I tu też jest kibel. Dwa kible są? No, dwie toalety. Jo. Mikołaj, dwie toalety tu są. Ty możesz być w jednej, a mogę być w drugiej. I łóżeczko masz. Ej, no fajna to są. Ojo. Jest też hamak. Thank you.
Ja oczywiście, jak to mama, zabieram się za tego pana. Ale ty masz widok, Bobasie. Powiem wam, że te łóżeczka turystyczne to jest cudowna sprawa, tak stwierdziliśmy na tym wyjeździe, ponieważ Mikołaj sobie wziął za punkt honoru i najlepszą zabawę, że za każdym razem jak dostanie butlę, to pomiędzy szczebelkami ją po prostu wyrzuca. A tutaj nie ma szans, nie da rady. I butelka zostaje w środku, nie trzeba cały czas biegać i jej podnosić. Jak dzisiaj pójdziesz spać, chłopaku, to rodzice odpalą sobie tutaj komineczek. Naleją sobie tutaj wody do wanny i pójdą sobie do sauny. O, ktoś tu próbuje wyjść. Patrz, tata, idę. Głosem jakiś dinozaur. No, mały dinozaur idzie. Kukam. Uważaj, powolutku. Jest! Udało się! Brawo! Chłopaku, poprzednim razem tutaj rodzice byli w dwójkę, a teraz już w trójkę. Mikołaja tu mamy, ale mamy widoki, Miki. Podoba ci się? Buziaka dasz mamie? Gdzie idziesz? Puba. My właśnie dostaliśmy jedzonko. Mamy to samo. Dzisiaj będzie dorsz. No bo Mikołaj bardzo lubi rybę, więc dzielimy się rybą z Mikołajem, tak? Ale damy Mikołajowi. Proszę, kochanie. Ale pójdź widelec. Dziękuję. Mam, mam. Potem idziemy nad morze, jak już zjemy, ale powiem wam, tam mamy, tam jest... Jezioro. Jezioro. Mhm. Ale chodzi mi, że kojec. Okej. I Mikołaj sam wchodzi do tego kojca, tam, i wychodzi z tego kojca, więc mamy taki progres w ogóle tego wyjazdu, że szok. Wczoraj pierwszy raz stanął, a dzisiaj sam siada. My musimy częściej wyjeżdżać, kochanie. Cały czas. Zdecydowanie. Proszę, rybka od taty. To jest pyszna rybka, co? Mamy dokładnie to samo wejście, co w zeszłym roku. W ogóle mówimy, że jesteśmy w podobnym okresie i to taka tradycja. Tylko w tamtym roku Mikołaj był w brzuchu, a teraz jest na brzuchu. O. Idziemy nad morze, Mikołaj. Pierwszy raz zobaczysz morze. Że to będzie tak fantastyczne, że to będzie pierwszy raz, którą będzie pamiętał. Pamiętał, że pierwszy raz nad morzem byłeś z rodzicami. Nie w tym, to w przyszłym i w przyszłym, w przyszłym roku. Aż zapamięta. No. Tam jakiś lis, czy to jest pies? Lis. Lis. Ale ja tutaj coś na zakupuję. No. No to jest chyba lis, no nie? No. To nie jest pies. Chyba to jest lis. Strasznie mi go wtedy. Lis, no jak nie? Ja lisa. Ja też tak na żywo. Ale w ogóle się nie boi. Nie, zakupuję sobie jakieś jedzenie co kawałek. Ja. Nie widziałem nigdy lisa tak z bliska. Zawsze mi tylko przed autem przebiegał albo coś. A nawet tego mi nie zrobił. A bardzo oswoił mi ten lis. No. Może to jest pies. Myślisz? Ma ten biały. Ale taki ma ogon. Ogon ma nie lisowy. Słuchaj, przykro mi. Ale twój pies wyjdzie nad morze. Przebił lis. Czekaj, cofnę, żeby pokazać minę Mikołaja. Dobra. Mikołaj, zareaguj. Jak to może? Nigdy nie pomyślałabym, że
Jako mama będę nad morzem, wiesz o co chodzi? Widzisz, że zobaczysz lisa. A też. Ale już nie chciałam tego ciągnąć. Biedny. Jestem przyzwyczajona, że my jesteśmy totalnie poza sezonem. I nie ma nikogo sienko na plaży, że no nie? Jest pusto, no nie? Tak. A tu dzisiaj jest dużo ludzi. Leci fala? Ziu! I leci fala ziu! My dotarliśmy nad morze, ale Miki, właściwie przeszliśmy, nie wiem, 10 metrów, 20, a Miki zasnął. I jest tu już Lulu. Najfajniej się śpi. My właśnie dostaliśmy śniadanko. Uwielbiam te śniadanka, zobaczcie. A miam. Zjemy sobie przy stole, będzie wygodniej. Spróbuj, ci spienić mleko. O, próbujesz jednak? Mam mleczko do kawy, także wszystko jest. Jest tutaj pyszny dżemik. Są jakieś kiełbaski chyba albo coś. Teraz zobaczymy, będziemy jeść. Mikołaj też głodny. W ogóle dotarliśmy nad morze, pewnie wieje i mało co słychać. Teraz szliśmy od samych domków na nogach. Pytam się męża, jak daleko, a on mówi, na długość palca w GPS-ie. Koło kościoła skręć w lewo. A trafiliśmy do portu całkiem przypadkiem. I są tu kutry, świeże ryby, wędzone, no, także myśmy my fajnie. Się śmiejemy, że zwiedzamy Mielno od zaplecza, no nie? Bo nie idziemy głównymi drogami gdzieś tam, tymi trasami, tak. Tylko takimi dla tubylców. Dupką. Jakby od dupki strony i widzimy wszystkie tyły budynków. Śmietnik i wszystko, wszystko. Mikołaj zmienił lokalizację na rączki u tatusia. A znaleźliśmy ten deptak, co chcieliśmy. Tak. Bo w Mielnie jest taki fajny właśnie deptak, taki długi. Przynajmniej, przy samym morzu. Przynajmniej tak nam się wydaje, że jest długi, bo jak tu byliśmy w zeszłym roku, to był długi. Dla Martusi, która była w ciąży i musiała przysiadać na ławeczkach. Więc zobaczymy, czy w tym roku jest równie długi. Wyrzucili nas z restauracji. Z tamtej. Tak. Jak to się nazywa? Weranda Cafe. Z werandy nas wyrzucili. Poszliśmy, ustawiliśmy już wózek, który waży tonę. Usiedliśmy, pan wszedł z menu i my mówimy, że mamy zamówienie, bo po prostu się pomyliliśmy, no nie? A pan tak zabrał to menu i on mówi, czy musimy się przesiąść, jak już przelieźliśmy z tym wózkiem. A on, no tak, to jest inna restauracja. Więc jesteśmy tutaj. Proszę nas nie porównywać. Czekałam, aż normalnie chwyci mnie tak i tak wyrzuci. Boże, proszę pana, więcej luzu. Czekamy na kawę i Mikołajowi muszę założyć chyba komin. Marta sobie zamówiła gofra. Taki gofra. Będziemy jeść, damy ci ananaska. Ananasek. Mamy truskawki, gruszkę, wszystko twoje. I trochę mamy. Aha. My, słuchajcie, dzisiaj cały dzień właściwie na spacerze. Mikołaj radzi sobie świetnie. Jak widać. Trochę na rączkach, trochę w nosidle, trochę w wózku. Właściwie większość czasu w wózku. Byliśmy chwilę temu na rybce. I smakowała temu małemu. A teraz idziemy do naszych domków i można iść do nich w Mielnie, właściwie przez całe Mielno jest deptak, zaraz nad jeziorem. Tylko teraz za bardzo nie mam jak tego pokazać, chwilę temu było pięknie, a tutaj teraz akurat takie zarośla, że nic nie widać, ale tam jest jezioro. Także można naprawdę pospacerować tutaj i z wózkiem i wszystko. Tak, rowerami, bo można wypożyczyć tam w tych naszych domkach, w ogóle super sprawa, nie? Bo w tych domkach można sobie idziemy tam. Można sobie wypożyczyć rowery, skutery wodne, motorówkę. No wszystko, tylko my z tego nie mamy jak skorzystać. A chętnie bym na skuterze pośmigała, bo Mikołaj jest mały, czy tam na tej motorówce, ale on też jest mały i tak trochę się stresuje, bo nawet mamy hamak nad wodą. To wam pokażę, jak wrócimy. Ale też się stresuję, no nie go wyjść z małym, więc chyba wyjdę sobie sama. W ogóle zawsze
zawsze mnie to dziwi, bo takie łódki to muszą być drogie, a tak niektórzy ciepną taką łódkę zostawią, chociaż jest przycumowana, więc chyba czyjaś jest, nie? No ktoś ją przywiązał. O, ktoś, kto zostawił również tą buteleczkę tam. Aha, już wiemy, do kogo należy łódeczka. Do tego, co należy również ta buteleczka. Wózek mamy zapakowany, bo kupiliśmy wodę. Bo jednak Mikołajowi w butelkach dajemy, bo nie wiemy, jaka jest ta woda, wiecie. Znaczy, do picia to po przygotowaniu nie powinno być żadnego problemu, ale jednak, kurde, tu całkowicie inna jest ta woda niż w górach. Wiecie, chodzi o miękkość i tak dalej. Właściwie o twardość się mówi. Stawiamy w tym wypadku na wodę butelkową. Kucik. A co tu mnie tym powietrzu zrobił? Mądry chłopak. W ogóle to jest pierwszy nasz taki wyjazd z Mikołajem. I chcę, żeby Krzyś też się wypowiedział, żeby nie tylko, że to jest moje zdanie, ale jest zajebiście. Mikołaj jest bardzo grzeczny, to mnie no. bardzo cieszy. Ma swoje drzemeczki, wszystko się zgadza. Fajny jest. Jest nawet, powiedziałbym, trochę grzeczniejszy niż w domu. Niż w domu, bo ma całkiem nowe wszystko. Tak. Więc jest wszystkim zainteresowany, więc nie ma z czasu psocić w gniazdku na przykład. Tak. Albo coś. Popraw mu na uszku. Więc jest super. Co prawda jest to całkowicie inny wyjazd niż zazwyczaj. No tak, niż dotychczas. Już poprzedni rodzaj wyjazdów nie wróci. Przynajmniej nie prędko. Tak, pójdzie do babci. No może. I dziadka. Czego się bałam ja, to, że Mikołajowi rozregulują się drzemki, wiecie, w ciągu dnia. No i w nocy. Ale nic podobnego się nie stało. Zresztą myśmy zrobili coś takiego, że pojechaliśmy nad morze na 2 dni. Zazwyczaj jeździliśmy na 2 dni. Zatrzymywaliśmy się tylko kiedyś i spaliśmy w samochodzie. Potem spaliśmy w jakimś hotelu. No a teraz zrobiliśmy sobie całą noc w hotelu. Trasy nad morze pokonywaliśmy w 2 dni. Zawsze. Tak, bo powiedziałeś, że jeździliśmy zawsze na 2 dni nad morze. Aha, przepraszam. Dobrze, dziękuję, że mnie poprawiasz. I to było świetne dla nas rozwiązanie, bo zarówno my nie byliśmy tacy zmęczeni, jak i Miki nie był taki zmęczony. I wiecie, gdy dojechaliśmy nad morze, to normalnie pierwszego dnia mogliśmy się cieszyć tym dniem, a nie spać. Braliśmy pod uwagę jazdę nad morze nocą, bo wszyscy tak sugerują, że z dziećmi to tylko nocą, tylko nocą. Natomiast u nas jest taka sytuacja, że Mikołaj śpi na brzuchu. I spanie całą noc w foteliku, jakby na wznak i to jeszcze takim troszkę pokurczonym, nie przeszłoby, przynajmniej u nas. Byłoby to bardzo ciężkie, my bylibyśmy zmęczeni, Mikołaj byłby rozbudzany i wtedy bałam się, że się te drzemki rozregulują, natomiast tak jest super. Wiem, że pytaliście mnie na Instagramie, co zabrałam dla Mikołaja, jak się pakowałam, jak to wygląda. Jeżeli macie jakieś takie pytania, to chętnie podzielę się jakby swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniem z tego pierwszego wyjazdu. Jeżeli komuś to się przyda, to dajcie znać w komentarzu. Natomiast wiecie, inaczej się jedzie w pewną pogodę, na przykład na Chorwację w szczycie sezonu, gdzie wiemy, jaka będzie temperatura i nic nas nie zaskoczy właściwie. A inaczej, gdy jedzie się nad polskie morze, gdzie zaskoczyć może nas absolutnie wszystko, no nie? To są takie dwa różne pakowania, mam wrażenie. A jeszcze coś wam powiem. Stwierdziliśmy, że zostajemy jeszcze 2 dni. Więc... Co tam pan robi? No, przedłużamy urlop 2 dni. Kto się cieszy? Mikołaj, cieszysz się? Pójdziemy na basen. O, pokażę wam coś. Aha, kupiłam mu spodenki na basen, tylko nie kupiłam pieluszek tych nieprzemakalnych. W Rossmanie są. Więc jutro kupimy i pójdziemy na basen. Zobaczymy, jak Miki zareaguje na basen. Jedyne, czego żałuję, to tego, że nie zabrałam Mikołajowi kółka, które kupiliśmy jakiś czas temu, właśnie na basen. Ale nie wiedzieliśmy, gdzie nas poniesie. W ogóle, jeżeli ktoś mnie obserwuje na Instagramie, to HT House dawało nam rabat 10% na rezerwację. Ale to trzeba było mnie obserwować, bo teraz to już mówię, a nie było sensu. Co wy robicie, chłopaki? Poprawiamy bluzkę. My zaraz dotrzemy do domku. Mikołaj prawie zasnął. No i się obudził.
znowu zaczęło mocniej wiać. Tutaj tak się troszkę zerwało. Ale jutro ma być pięknie. Z tego co wiemy, prawda, Kotuś? Tak. O ile nic się nie zmieni, bo dzisiaj miało być brzydko i się zmieniło, więc mam nadzieję, że jutro nie będzie takich zmian. I wczoraj widzieliśmy znowu tego lisa. Ale zastanawiamy się, czy tylko my tego lisa widzimy. To jest jakiś lis widmo. Jak będziemy odtwarzać ten film na komputerze i ja zobaczę, że lisa nie było, to się po prostu zdesra. No bo nikt na niego nie zwraca uwagi, tylko nikt, my. Nikt, tylko my. Jesteśmy tacy, wiecie... A on nie wygląda jak pies. Nie. No, nie wiem. Okej, okay, wracamy do domku. Słuchajcie, tutaj mamy saunę. Ogrzewam się... no wszystko jest w domku. Tutaj mamy saunę. Obok sauny mamy od razu prysznic, żeby móc się, wiecie, okąpać. Wczoraj żeśmy korzystali. Udało się mega nagrzać. Żeśmy w sumie pół godziny tutaj spędzili. Co my tutaj mamy? Mamy oczywiście klimatyzację w całym domku. Tutaj mamy taki mały aneks kuchenny za ewentualny bałagan butelkowy. Bardzo przepraszam. Tutaj jest szafa w zabudowie. O. Tutaj mamy drugą łazienkę z ogromnym prysznicem. Tutaj mamy deszczownicę. O, mega zajebisty prysznic. I co najfajniejsze, ogromne lustro w przedpokoju. Krzyźnie się alkohol. Ogromne lustro. Tutaj mamy drugą sypialnię, w której egzystuje Miki. I on sobie tutaj śpi. W ogóle zaraz zobaczcie, mega klimatyczna. Pięknie, w ogóle zastanawialiśmy się, żebyśmy my tu spali z Krzysiem. No ale ostatecznie popołudniami śpi Miki, bo w nocy śpi tutaj z nami. My śpimy tutaj, w tym miejscu. O, tutaj mamy swoje łóżko. Oczywiście jest telewizor, w tamtej sypialni też jest telewizor. Tutaj mamy wannę z hydromasażem z takim widokiem, więc sztos. Dostarczone zostały do pokoju zarówno łóżeczko, jak i krzesełko do karmienia, za co mega dziękujemy. Jest tutaj też fotel z masażem. O, już tutaj Miki się dobiera. No i wiecie, takie dodatki w postaci pięknych lamp. W ogóle tutaj jest sztos lampy, nie? Byśmy to ogarniali, patrzcie. Hello. 3-2-0. Jeżeli ktoś jeszcze tutaj nie był, to polecam sobie. Ja mam linki, dodam. Co jak? A jeszcze tu jest kominek w ogóle, sztos. Jak jest chłodniej, to można sobie napalić w kominku i zrobić mega klimacik. No myśmy nie palili, bo jest po prostu mega ciepło. Pomimo tego, że wieje i tak dalej, no to się tutaj bardzo nagrzewa i nie było potrzeby palić. No i tutaj mamy jeszcze taki taras przed. Znaczy na wodzie, jakby można się tu fajnie opalać i tak dalej, gdy jest cieplutko. Drzwi są fajnie, bo są zamykane, zobaczcie, więc żadne dzieciątko tutaj nie wyjdzie sobie, bo tutaj mamy na zamek wszystko. Każdą szybę można zasłonić. I na górze jeszcze w tego domku mamy dodatkowy taras, no i przed domkiem też jest taras. Jak się rozpadało. Cudnie. Jak tam wrażenia? Mówi sztorm. Jak pada. Jestem mokra. Mikołaj zasnął. Ja mówię,
mi lepiej spało, rodzice byli na świcie. Jaką mamy tęczę? Całą widzę tęczę. Pierwszy raz widzę całą tęczę. I masz. Początek i koniec. A bo tam jest koniec, ale ja... No mówię, że pierwszy raz widzę całą tęczę. Tutaj leci. Tu, 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 tu i tam. Dzień dobry. Nam się właśnie doba hotelowa kończy, bo już jest za 10:11, ale ten pan spał w najlepsze i teraz się obudził. Tata poszedł, Krzyś poszedł już zawieźć walizki, także wychodzimy z domku, zostawiamy. No nie zdążyłam umyć wszystkich szklanek po śniadaniu, bo nie chciałam go obudzić, tak? No ale warto było, Mikołaj wyspany, zadowolony i szczęśliwy. Ostatnie zerknięcie na nasz piękny domek. I jedziemy zdać klucze, tak? Tak. Śpioch. Thank you.